Poranek, Radia TOK FM. Minęła 7.24, gościem poranka jest pan prokurator Edward Zalewski, przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Podjęliście państwo decyzję, wyraziliście państwo zgodę na odwołanie pani prokurator z Gdańska-Wrzeszcza. W sprawie, sprawie Ambergold. Pierwszy taki przypadek po wejściu w życie nowej ustawy. Czy to rzeczywiście była taka wielka skala zaniedbań, jeżeli idzie o prowadzenie tej sprawy w, w, przez prokuraturę, czy też, jak podejrzewają niektórzy, jest tam coś więcej, że jakiś układ działa albo coś takiego? Krajowa Rada Prokuratury zajmowała się tą sprawą tylko i wyłącznie w zakresie wniosku prokuratora generalnego, a więc w zakresie odwołania pani prokurator Majstrowicz za nienależyte wykonywanie obowiązków w toku naszego procedowania. Na skutek bardzo wielu pytań członków Krajowej Rady Prokuratury doszliśmy do wniosku, że pani prokurator faktycznie w tej sprawie wykonywała nie należycie swoje obowiązki. Ale A co mówić, nie wiedziała, nie mówiła o obawozności. Przede wszystkim zaniechała prowadzenia nadzoru służbowego w taki sposób, w jaki on jest prawnie uregulowany zabrakło jej także, co ujawniły pytania członków Rady, no wiedzy i fachowości w zakresie spraw gospodarczych, w zakresie prawa bankowego, finansowego, gospodarczego. To wszystko spowodowało, że nie stanowiła dla prokuratora prowadzącego to śledztwa wsparcia. Obydwie panie prokurator popełniły ten sam błąd. Bezzasadnie oczekiwały na opinię biegłego, podczas gdy można było wykonywać inne czynności, które w naszej opinii doprowadziłyby śledztwo szybciej i skuteczniej do finału, a więc do przedstawienia zarzutów. I być może, być może spowodowałyby, że bardzo wiele osób nie zdążyłoby wpłacić pieniędzy Dumbergold. Ale jak rozumiem, to nie jest jednostkowy przypadek. My coraz częściej słyszymy o tym, że prokuratorom po prostu brak jest wiedzy, jeżeli idzie o sprawy gospodarcze, że jeszcze z tymi sprawami karnymi jako tako sobie radzą, różnie to bywa. Natomiast tutaj w tych sprawach gospodarczych sobie po prostu nie radzą. No, to nie jest y, taka prosta sytuacja. Diagnoza jest częściowo słuszna, ponieważ sprawy gospodarcze nie cieszą się w prokuraturze popularnością. To są sprawy najtrudniejsze. Y, w tych sprawach naprawdę trzeba być fachowcem o wieloletnim doświadczeniu. Trzeba znać y, prawo nie tylko w zakresie prawa karnego, ale także inne gałęzie prawa i faktycznie. Y, nie ma w prokuraturze zbyt wielu fachowców. Jest to także błąd polegający na tym, że w prokuraturze zaniechano specjalizacji. Żyjemy w rzeczywistości o wiele bardziej skomplikowanej niż chociażby 20 lat temu. W związku z tym nie można zasadnie twierdzić, że prokurator musi się znać na wszystkim. Nie musi, a właściwie nie może się znać na wszystkim. Ta specjalizacja jest w prokuraturze naprawdę potrzebna, a sprawy gospodarcze wymagają. No, wyjątkowej znajomości realiów gospodarczych. Bo przecież pamiętajmy o tym, że prokuratura z drugiej strony spotyka się ze straszliwą krytyką niszczenia rodzimego biznesu. Yy, to wielokrotnie... no, powstało stowarzyszenie wręcz pokrzywdzonych przez yy, prokuraturę, i każdy z nas sporo takich przykładów może podać. Tak, dlatego prokuratorzy, yy, podejrzewam. Także obawiają się krytyki z tej strony. Wejście do spółki prawa cywilnego, zatrzymanie dokumentów, zabezpieczenie tych dokumentów zawsze wiąże się z ryzykiem, iż spółka ta zostanie zniszczona gospodarczo. Później rodzi się odpowiedzialność finansowa za tego typu działania. W sytuacji, w której mamy na rynku no, bardzo słabą y, ekipę biegłych, no nie waham się jednak tak powiedzieć, y, prokuratorzy, nie mają tego komfortu, że mogą korzystać z najlepszych biegłych, że mogą oprzeć swoje karne opinie właśnie na gospodarczych opiniach biegłych. Tutaj jest w mojej ocenie, obok braku tej specjalizacji i niechęci prokuratorów do spraw gospodarczych, to obok tego, a właściwie jako pierwszoplanową przyczynę podawałbym właśnie słabość biegłych. I brak pieniędzy na opinię. Prokuratorzy bardzo często stykają się z sytuacją, w której yy, uwarunkowania finansowe powodują, że muszą szukać biegłych tańszych. To jest niedopuszczalne. Rządzący powinni zrozumieć, że pieniądze na prokuraturę to nie są pieniądze wyrzucone w błoto, to są pieniądze, które w jakiejś formie państwu się zwrócą. Dlatego nie może być takiej sytuacji, że prokuratorzy szukają tańszego biegłego. Nie może być takiej sytuacji, że szef prokuratury zastanawia się, skąd weźmie pieniądze, żeby opłacić drogą. Drogą opinię. A jednocześnie prokuratorzy muszą pamiętać, że opinia biegłego jest tylko opinią, że tak naprawdę ostatecznym biegłym w sprawie jest sąd. A do nich, do prokuratorów, należy obowiązek przygotowania jak najlepiej danej sprawy. W związku z czym powinni podchodzić wyjątkowo krytycznie do opinii biegłych, znać się na tym, a przynajmniej wiedzieć w jaki sposób dyskutować z biegłym i wskazywać mu na te elementy opinii, które w ocenie prawnokarnej mogłyby rzutować na przedstawianie zarzutów konkretnym osobom. E, powiedział Pan, że zaniechano specjalizacji. No to mogę powiedzieć, że był Pan przecież zastępcą. Prokuratora generalnego. Były możliwości działania przez te wszystkie lata, jak nie przymierzono się w ogóle do, do stworzenia tego typu specjalizacji? Nie. Stworzono powiedzmy zaczątki specjalizacji, ponieważ w prokuraturach okręgowych powstały obok wydziałów śledczych także wydziały do spraw przestępczości gospodarczej. W zamiarze były to wydziały, które miały skupiać najlepszych prokuratorów do spraw właśnie gospodarczych, fachowców nie tylko z dziedziny prawa karnego, ale także z innych dziedzin ludzi, którzy prowadziliby tylko i wyłącznie sprawy gospodarcze a więc prokuratorzy, którzy by przez wiele lat pracując w tych wydziałach, specjalizowali się na tym właśnie odcinku. W momencie, kiedy odchodziłem z funkcji prokuratora krajowego, Praktycznie we wszystkich prokuraturach okręgowych y, takie wydziały. I polikwidowano je? Y, nie mam danych statystycznych, ale słyszałem, że wiele takich wydziałów zostało zlikwidowanych. Sprawa Ambergold, sprawa kierownictwa prokuratury rejonowej w Gdańsku Rzeszczu jest jedną ze spraw, ale ona spowodowała w ogóle dużą dyskusję o prokuraturze. Ona zresztą, ta dyskusja trwa, nie może jakoś urodzić się nowelizacja planowana przez ministra sprawiedliwości, a także przez prokuratora generalnego. Ustawy, ustawy o prokuraturze, i po prostu w tej chwili mamy taką sytuację, że każdy wrzuca nowy pomysł. Jaka to ma być prokuratura sądowa, jakaś inna? Jak pan ocenia tę sytuację? Co się dzieje? Powstanie w ogóle jakaś nowela ustawy, nowa ustawa? Czy będziemy tkwić yy, tylko w takich, yy, nie wiem. Zalewie informacji o tym, że coś się ma stać, z czego nic nie wynika. No właśnie ten zalew informacji jest dosyć przykry. Krajowa Rada Prokuratury już ponad pół roku temu podjęła uchwałę, w której jasno stwierdziliśmy, prokuratura potrzebuje nowej ustawy. Potrzebujemy reformy prokuratury, ale reformy merytorycznej. Po dyskusji politycznej. Politycy powinni wreszcie jasno określić, jakie chcą w naszym kraju prokuratury. My uważamy, że prokurator powinien być przede wszystkim prawnikiem, nie śledczym, prawnikiem, że prokurator powinien... Pracować na sali sądowej, że odpowiedzialność prokuratora to jest przede wszystkim odpowiedzialność za akt oskarżenia, więc od momentu złożenia podpisu na tym dokumencie. Natomiast w ramach postępowania przygotowawczego, prokurator powinien być bardziej nadzorcą policji niż aktywnym uczestnikiem tego postępowania, a więc zająć pozycję quasi sędziego-śledczego. W tej sytuacji by to pozwoliło z jednej strony prokuratorom skupić się na najważniejszej części procesu, a więc na procesie sądowym, wyspecjalizować się w niektórych dziedzinach, a jednocześnie y, prowadząc nadzór nad y, policją, pilnować, żeby w toku postępowania przygotowawczego nie dochodziło do jakichś poważnych nieprawidłowości. No niestety zamiast y, poważnej dyskusji na temat, jaką prokuraturę chcemy, słyszymy, zaskakiwani jesteśmy coraz jakimiś pomysłami. No teraz mamy pomysł, żeby zlikwidować Krajową Radę Prokuratury. No tak, no pomysł jak pomysł, natomiast trzeba pamiętać, że co się kryje za tym pomysłem. Likwidacja Krajowej Rady Prokuratury to jest likwidacja wyboru prokuratora generalnego. Likwidacja Krajowej no nie, Rady... nie, wybierać można, tylko można w różny no sposób. No oczywiście to był, skrót, to, był skrót miała zgłaszać, to był skrót myślowy, ale nie do końca, ponieważ jeżeli... Jednym z y, uprawnień Krajowej Rady Prokuratury jest wskazanie kandydata na prokuratora. Albo Krajowej, Krajowej Rady Sądownictwa, która no, nie jest z y, całym szacunkiem dla y, KRS-u, nie jest organem prokuratury i nie ma tam prokuratorów. W związku z czym, jeżeli Krajowa Rada Prokuratury zostanie zlikwidowana, to w jaki sposób będziemy wybierać nowego prokuratora generalnego? Czy będzie to znowu nadanie czysto polityczne, czy też będziemy tworzyć jakiś nowy organ, który miałby wskazywać yy, kandydata? Czy też może zamierzeniem tego projektu jest odebranie panu prezydentowi prerogatywy wyboru prokuratora generalnego? No, rodzą się różne pytania. Yy, Krajowa Rada Prokuratury rozstrzyga konkursy na stanowiska, a więc w prokuraturze dopracowaliśmy się wspaniałego systemu. Awans na stanowiska prokuratorskie jest awansem w drodze konkursu otwartego. No tak, uczciwego, ale też rzetelnego. z drugiej strony mówi się, że powstaje w ten sposób dwuwładza i że Krajowa Rada Prokuratury ogranicza prokuratora generalnego, który w końcu odpowiada za działanie prokuratury. Jest Państwo jesteście ciałem, który nie odpowiada. Ale to jest nieprawdziwa teza, ponieważ. Yy... I też politycznym, bo w skład wchodzą politycy, na dodatek nieprawnicy, bo też m, przecież Ale to Sejm dobrze. się nie postarać. Bardzo żeby dobrze, byli że prawnicy. w skład Krajowej Rady Prokuratury wchodzą y, politycy. Dzięki temu mogą się uczyć prokuratury na posiedzeniach Krajowej Rady, a jednocześnie świat polityki poprzez Krajową Radę Prokuratury ma pewien wgląd w pracę y, prokuratury. Y, konkursy to jest naprawdę znakomite, znakomita rzecz. Yy, ale tutaj trzeba no, troszeczkę... Powiedzieć prawdy. Krajowa Rada Prokuratury rozstrzyga konkurs, na który się składa kilka etapów. W tym etapie uczestniczą wizytatorzy, którzy robią y, opinie oceny kwalifikacyjne. Są bardzo istotne y, opinie kolegiów poszczególnych prokuratur, a na końcu, tak, na końcu decyzję tak naprawdę ostateczną podejmuje prokurator generalny. Krajowa Rada Prokuratury nie ma żadnych uprawnień do obsady stanowisk funkcyjnych i bardzo dobrze ponieważ y, tak naprawdę... Dobra praca prokuratury zależy od dobrej pracy ich szefów, więc skoro pan prokurator generalny odpowiada za całość pracy prokuratury, to musi mieć uprawnienia do swobodnego powoływania szefów prokuratury. A ile I... było przypadków, że byliście w sporze, w, tej, w takim ostrzejszym z prokuratorem generalnym, jeżeli chodzi o kandydatów na stanowisko? Ja nie zauważyłem nigdy ostrego sporu, natomiast jest, wystąpił spór merytoryczny i na około 1000 Tysiąc rozstrzygniętych konkursów pan prokurator generalny zakwestionował cztery albo pięć przypadków. Więc o jakim sporze my tu mówimy? Tu na tym polu żadnego sporu nie ma. No i zobaczymy w takim razie, jak się te sprawy potoczą. Wierzy Pan, że będzie nowela jakaś? Czy będziemy dyskutować? Jeżeli będzie to taka nowela idąca w tym kierunku, w jakim donoszą media, to będzie to likwidacja niezależnej prokuratury. Bardzo dziękuję. Pan prokurator Edward Zalewski, przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury, był gościem poranka.